widzeniami. Też jest to bardzo dopisane, zatem każdy może dojrzeć niezwykle. Pozwolę również o zgubie. Łukasz Panfil, speaker festiwalu biegowego. Jesteśmy przed startem Orlen życiowej dziesiątki. Cóż to oznacza? Oznacza to dokładnie tyle, że mamy do czynienia z bardzo szybkim dystansem. Trasa jest dość specyficzna, charakteryzuje się dość dużym spadkiem, który pozwala na rozwijanie gigantycznych prędkości zawodnikom, więc można tutaj powalczyć o rekord życiowy. Co prawda oczywiście ten spadek jest dość nieregulaminowy, ale jest to zrobione celowo, aby zawodnicy mogli uwierzyć w swoje możliwości, aby mogli przesunąć swoje bariery prędkościowe. Warto dodać, że wspomniany przeze mnie wciśnięty na prezentacji Henryk Szos, który jest wciąż aktualnym rekordzistą Polski w maratonie, był w stanie tutaj biegać poniżej 28 minut, co świadczy o naprawdę niesamowitej konfiguracji tej trasy. W stawce zawodników również tak wybitne osobistości, jak właśnie wspomniany Henryk Szos, aktualny rekordzista Polski w maratonie oraz 9. zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Będzie się działo około 700 osób w stawce. Oczywiście działamy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Biegamy w 3 seriach. Nie przekraczamy tych ograniczeń, które mówią o tym, iż w danym miejscu może grupować się tylko 250 osób. Będzie się działo. Będą na pewno fantastyczne rezultaty. Zbigniew i Lidia Kopszak z Knurowa. Jesteśmy z amatorskiego klubu biegacza, którym prezesem jest Czesław Nowak, nie? Klub, który już ma 25 lat i organizuje we wrześniu Mistrzostwa Polski Górników, które już były, nie? A tu startujemy już w tej chwili od 5 lat. Przyjeżdżamy tu przeważnie na tą życiową dziesiątkę z powodu tego, żeby po prostu tu jakby powiedzieć, po całym sezonie biegowym tu się tak po prostu trochę odpocząć, zrelaksować i traktujemy ten bieg bardziej, można powiedzieć, tak rozrywkowo, nie tam jakoś tam, nie? I tak, a w sumie biegamy razem jako małżeństwo już od 10 lat, nie? No i oprócz tego jeszcze biegamy między innymi na pielgrzymkach biegowych, takich nie maryjnych. Zaliczyliśmy tak Węgry, Słowacji, Rumunia, Watykan, także no, że po prostu dużo biegamy, można powiedzieć. Nie? No a to jest takie święto biegowe, które tu przyjeżdżamy, bo nas to cieszy, a biegać po prostu lubimy, biegamy. Pochodzimy z Knurowa, w Knurowie jest dużo miejsc leśnych, w których biegamy tam i tam się realizujemy. Witam wszystkich, przyjechałam z Rybnika, nazywam się Iza Szymura. No, o biegu dowiedziałam się od znajomych, którzy już tutaj wcześniej biegli, że jest to fajny bieg i warto tutaj wziąć udział. Przyjechaliśmy z Gliwic i chcemy się przede wszystkim dobrze bawić. Ja jestem pierwszy raz, moja narzeczona już jest któryś z kolei raz. Fajna impreza, zapraszamy za rok tych zainteresowanych, którzy by chcieli wziąć udział. No i życzymy powodzenia. Daniel i Ania, Żory pozdrawiają wszystkich biegaczy. No. Pogoda jest super. Tak. Mamy nadzieję na rekord trasy. Jesteśmy po raz 4 na festiwalu biegowym w Krynicy. Cieszymy się, że się udało w tym roku go zorganizować. Mimo korony jest sporo osób. Także naprzód. Mirosław Rudnik z Bochni. Na pewno są emocje na starcie. Na pewno będzie walka na mecie. Na pewno będzie szczęście na mecie. Przyjechałem z Żywca z całą rodziną. Jestem tutaj ambasadorem biegu w Krynicy. No trochę mnie dzieli tutaj kilometrów, jednak atmosfera na festiwalu biegowym tak mi się właśnie spodobała, że zostałem ambasadorem i już drugi rok z rzędu przyjeżdżam z moją rodziną, która właśnie tutaj kibicuje mnie na starcie. No i też właśnie staram się ją zarażać sportową pasją, także też mimo iż nigdy nie brali udziału w biegach, to również tutaj ze mną startują. Także po dzisiejszym biegu, na co liczę, no mam nadzieję, że 35 minut uda się złamać. Wydaje mi się, że wszystko zależy od wiatru i czy będzie brał w plecy, czy od przodu. Jak tam się...
Moi drodzy, ostatnie 5 sekund do zerowego odliczania. Startujemy punktem 10:30. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I rusza pierwsza seria. Kochani, powodzenia. Jeszcze 250 razy za chwileczkę ruszy do boju. Przypominam, rusza tylko i wyłącznie pierwsza strefa startowa, czyli numer do 2226 po 1976 oraz zawodników z EIG. Teraz oczekujemy 15 minut na start kolejnej strefy startowej, która stoi i oczekuje kolejny potrzeb. Ruszymy do boju. Jeszcze raz może jest w serii druga strefa startowa zarządzona jest zawodników, którzy posiadają numery startowe między 2226 a 2477. Pozdrawiamy Krynicę i wszystkich biegaczy. Trzyma raz wszystkich biegacza, oczywiście numer startowy na klatce wyższonej, a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! I rusza druga grupa startowa. Moi drodzy, powodzenia realizacji marzeń, realizacji celów, które założyliście sobie dzisiaj na Zdziało Dziesiątkę. A właśnie sportem z Zdziało Dziesiątką to jest jak najbardziej możliwe. Trzymamy kciuki i oczekujemy teraz na trzecią strefę. Trzecia seria startowa, czy startu dla domów na całości stawki. 800 osobowych, na tym i rusza już. Timing już gdzieś leci wszystko na żywo. My za chwileczkę zrobimy podgląd na trasę Jędrzej Dudoli, bo... Witają Państwa Maciej Dąbrowski i Piotr Szumliński. Zawodnicy Attic Team. Co Piotrze, jak Ci się biegło? W porządku, no trochę błota, trochę się ślizgałem. W sumie nie wiem, czy jeszcze wygrałem, no bo chłopaki później startowali, także teoretycznie ktoś może być jeszcze pierwszy, nie? No ale ogólnie spoko, nie? Ja myślę, że wygrał. Jak się czujesz? Ja mówię, w porządku, chociaż dopiero wbiegłem na metę. Trasa była bardzo ciężka. Startuję tutaj czwarty raz i to były naprawdę najcięższe warunki. Bardzo dużo błota, ślisko, korzenie, kamienie. Biegliśmy dłużej w nocy, ponieważ impreza była w październiku, więc było dłużej ciemno. Ale udało się. Myślę, że udało nam się w dwójkę wygrać mi na dystansie 100 km, Piotrowi na dystansie 64. No, ja jeszcze bym tak dodał od siebie, że no, trochę walki było. Nie wiem, tam Tomek Kobo sprowadził, potem zszedł, nie wiem, co się stało. No i później widziałem chłopaków z tyłu i też nie wiedziałem, o której oni startowali. No to tak naprawdę, no, biegłem swoje, cisnąłem mocno. No też jakieś wiało, ale ogólnie mega, po prostu powalczyłem. No i najważniejsze, że z jednego teamu, nie? Tak, chcieliśmy podziękować bardzo organizatorom za piękną imprezę oraz włodarzom miasta Krynica oraz naszym sponsorom za to, że wspierają nas w przygotowaniach oraz w startach w tych ciężkich imprezach. Dziękuję bardzo. No i jeszcze chcieliśmy pozdrowić wszystkich, którzy trzymali za nas kciuki. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. No i do zobaczenia na kolejnych biegach. Mamy nadzieję, że jeszcze trochę pobiegamy w tym roku, bo w sumie taki dość feralny rok. Ale fajnie, że tutaj udało się rozegrać ten festiwal, bo naprawdę widzę, że to dużo, dużo wymagało od organizatorów naprawdę takiego samozaparcia. Jeszcze w ostatniej chwili informacja, że żółta strefa. No i też trochę takiego niepokoju, co w związku z tym. No ale myślę, że super, nie? Także dziękujemy. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w zdrowiu, wszyscy w Krynicy i sytuacja ogólnie wróci do normy. Także dziękujemy bardzo i pozdrawiamy z Deptaka. Nazywam się Łukasz Miziński. Trasa ciężka, błotnista. Nogi zajechane. Nie prosimy o więcej brawa, drodzy Państwo. Prosimy o więcej brawa, ale zbliżamy. Ale zbliżamy te tempo. Na perfekcie, na niezłomie, jak na Państwu należy. Trzy osoby, a tak mamy tylko dwie osoby.
Ale to jest kolejna osoba i powtórzymy to, ale teraz ze 4 razy głośno, dobrze? Możemy się na to umówić. Wczoraj robiliśmy zdjęcie na ściance. Dokładnie tak. Brawo! Witamy, wielkimi brawami najlepszą wśród zawodniczych biegających na jednym z najkrótszych dystansów. Ta bohaterka już jest na razie. Zobaczcie, jak wstawiła pani Rzeszkina i druga z dziewcząt też znakomita rywalizacja. Teraz o trzecie miejsce będzie, bo tutaj widzę, że tak to na trzecie miejsce, w tym chwili mamy już lekko żyje. To druga, czyli teraz czwarta, nie dogoniła. Mamy podium w tym wieku. A tymczasem Marcin Wałkus na 64 km dotarł do mety. Panie Marcinie, wielka brawa. No to, moi drodzy, Orlen Życiowa Dziesiątka, podsumowujemy ten bieg, a nagrody wręczy pani Irena Weber-Grelecka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju. Pani Ireno, proszę się wszystkim pokazać. Myślę, że na jakiś rozruch delikatne brawka, no bo przecież to jest gospodarz, kochani. Dzięki właśnie władzom miasta możemy tutaj się przez 3 dni doskonale bawić i zaczynamy, kochani, od klasyfikacji generalnej kobiet. To chyba żadne zaskoczenie. No to co, zapraszamy na scenę 3 najlepsze, najszybsze kobiety w Orlen Życiowej Dziesiątce na miejscu 3 i od razu zapraszamy na podium pani Aleksandra Jachimczyk z Trzanowa, czas 38 minut i 19 sekund. Na miejscu 2 z Warszawy Iwona Wicha, 36-33. I miejsce 1. Najszybsza, mój rocznik, ale nie powiem ile, 34-54, Sabina Jarząbek! Pani Sabino, 18 lat, a już tak szybko biegamy, no rewelacja, poprosimy o wręczenie nagród. Kochani, ale jak zaprosi był ogień, to ja poproszę jeszcze raz o wielkie brawa. Aleksandra Jachimczyk, Iwona Wicha i Sabina Jarząbek. Trzy najlepsze panie Orlen Życiowej Dziesiątki. Już z nagrodami, prawie wszystkie. A dodam tylko, że pani Sabina pobiegła niespełna 5 minut, zaledwie wolniej od najszybszego z panów, co też jest jakimś dowodem biegowej klasy na tym dystansie. Aleksander Dragan, 31-10. Miejsce 2, nazwisko na pewno doskonale znane biegaczom długodystansowym, wytrzymałościowym, Piotr Łobodziński, 30-34. I miejsce 1, człowiek instytucja na festiwalu biegowym, człowiek instytucja polskich biegów długich, rekordzista Polski w maratonie, dzisiaj na dystansie 4 razy krótszym, Henryk Szost, 30 minut i 17 sekund.
mamy komplet panów, prosimy o nagrodę. Wielkie brawa jeszcze raz! Aleksander Dragan, Piotr Łobodziński i Henryk Szost. Przyszłość polskich biegów wytrzymałościowych przed wami. Bardzo dobry wynik, więc wielkie brawa jeszcze raz! Podobno nasze maskotki tydzień wcześniej spędziły na obozie akrobatycznym, żeby udało się wejść na podium. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.